Dzień dobry, Joanna Miziołak. I Eliza Olczyk. To jest podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Podcast o kulisach polityki i różnych nieoficjalnych informacjach, które dla Państwa zdobędziemy. Dziś powiemy o tym, czy dostanie Polska wreszcie pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy. Jak przebiegała obrona Zbigniewa Ziobry, ponieważ miał być odwołany, ale niektórzy bronili go heroicznie, inni mniej heroicznie, ale jakoś tam to szło. I co słychać po stronie opozycji. No ale rozumiem, że są rzeczy ważne i ważniejsze i teraz tą rzeczą ważniejszą jest otrzymanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ale Solidarnej Polsce się to kompletnie nie podoba. Nawet bym powiedziała, że tam zapanował raz, że wściekłość, dwa, że taki jednak pewien popłoch, tak? Bo oni teraz stanęli wobec tego, że muszą podjąć decyzję. Oni do tej pory grozili, że jeżeli tylko Bruksela zacznie im tam gmerać w tych ich sądach, to oni porzucą koalicję. Bruksela pogmerała. Projekt został przyniesiony. Jeden z moich rozmówców z Solidarnej Polski powiedział, że to jest projekt napisany w Brukseli, że to jest pierwszy taki przypadek w historii, żeby Bruksela pisała prawo i że z tego powodu w ogóle spadamy do piątej ligi w Unii Europejskiej, o ile tyle lig jest, aż w Unii Europejskiej, ale w ogóle spadamy do piątej ligi, że godzimy się na coś takiego, że to jest skandal i hańba. No, ale nie wiem, bo niestety nie udało mi się tutaj uzyskać tej odpowiedzi. Co w związku z tym Solidarna Polska zamierza zrobić? Czy trwać mimo wszystko w tej koalicji, w tej piątoligowym rządzie, czy porzucić go i przebojem wedrzeć się do pierwszej ligi razem z Konfederacją, czy z kim tam? Z porozumieniem. Przebojem. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.